drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Was dziś w ten nowy dzień, a chcę to uczynić jak zawsze Słowem Bożym. Przeczytam dwa fragmenty. Pierwszy pochodzi z Księgi Ezdrasza, z 3 rozdziału, drugi z Ewangelii według świętego Marka z rozdziału 14. Zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że Jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Gdy Jezus i uczniowie odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. Dwa fragmenty Słowa Bożego, odwołujące się do rzeczywistości, w której człowiek w sposób charakterystyczny reaguje na rzeczywistość Bożego działania. Z jednej strony mamy historię Ezdrasza, który odbudowuje świątynię jerozolimską, który na nowo budzi tożsamość Izraelitów po niewoli babilońskiej. Dzieją się rzeczy niezwykłe. Pan Bóg błogosławi. I człowiek zaczyna śpiewać. Zaczyna nucić pieśń pochwalną na cześć Pana. To pierwsza rzeczywistość, która mówi o tym, że gdy dzieją się rzeczy niezwykłe, człowiek powinien na nie reagować. Tą bardzo właściwą reakcją będzie śpiew. Chwalenie Boga poprzez pieśni, poprzez muzykę. To taka bardzo charakterystyczna dla ludzi wiary reakcja na Boże działanie. Tutaj mamy okoliczność bardzo radosną. Budzi się nowe życie. Nadzieja wkrada się do ludzkich serc. Zaczyna się coś nowego. Ale jest też druga rzeczywistość, która pokazuje nam, że śpiewać można w bardzo różnych okolicznościach. Uczniowie byli z Jezusem przy wieczerzy paschalnej. Zaśpiewali na jej zakończenie pieśni. Zaśpiewali hymn ku Bożej chwale i opuścili miejsce, w którym byli zgromadzeni. Jezus też śpiewał. Śpiewał mimo tego, iż wiedział, co go za chwilę czeka. Że droga wiodąca na krzyż będzie miała swoje apogeum. Pełen niepokoju, pełen obaw, on i jego uczniowie wyszli na Górę Oliwną. W tej drodze też towarzyszył śpiew inny, ale też wołający do Boga, pełen nadziei, że zostanie wysłuchany. Moi drodzy, dziś jesteśmy my w naszej rzeczywistości. Z jednej strony widzimy tyle powodów do dziękowania Panu Bogu za to, że jest dobry, że otacza nas swoją łaską, wiernością i dobrocią. Z drugiej strony mamy również świat pełen niepokoju, tak bardzo spragniony pokoju, w którym docierają do nas wieści wojenne, w którym naprawdę można się bać. Czy możemy śpiewać? Myślę, że możemy, a nawet powinniśmy. Śpiew to reakcja ludzkiego serca. Może to być bardzo różny. Pełen dziękczynienia, ale także pełen gorącej modlitwy i prośby, którą zanosimy do Boga. Śpiewajmy. Bóg jest dobry. Bóg o nas nie zapomniał. Amen.